W dzisiejszej konferencji, jak zawsze, uczestniczy pan wiceprezes zarządu Asseco Poland Marek Panek i Karolina Żońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland, CFO grupy Asseco. Zaczynamy od działalności grupy Asseco, a później przejdziemy do części finansowej. Dzisiejsza konferencja jest również dostępna w języku angielskim, w związku z tym dla tych osób, które oglądają nas po angielsku, prosimy również wysyłanie pytań albo po polsku, albo po angielsku, w zależności od tego, jakie Państwo mają możliwości. Będziemy starać się odpowiedzieć na wszystkie pytania w obydwóch kanałach, także jesteśmy do Państwa dyspozycji. Marku, prosimy o rozpoczęcie na temat naszej działalności. Witam Państwa serdecznie. Tak jak Artur na wstępie powiedział, podsumowujemy dzisiaj pierwsze półrocze bieżącego roku. Okres dla grupy Asseco bardzo udany i to będziemy dzisiaj w trakcie tego spotkania wielokrotnie podkreślać, a świadczą o tym chociażby liczby, z którymi dzisiaj przychodzimy i które mieliście Państwo pewnie oglądnąć w naszym opublikowanym wczoraj raporcie. Po wyłączeniu różnic kursowych, będę to parę razy pewnie jeszcze dzisiaj podkreślał i Karolina też, mieliśmy wzrost przychodów i zysku operacyjnego o mniej więcej 6% i to jest, myślę, bardzo dobra informacja. To jest taki prawdziwy, naszym zdaniem, obraz naszego biznesu, bo pamiętacie Państwo, że prawie 90% przychodów całej grupy to są przychody pochodzące spoza Polski, więc musimy je przeliczyć na walutę polską i tutaj ten efekt różnic kursowych jest naprawdę znaczący. Natomiast te liczby, które zaraportowaliśmy, to jest sprzedaż na poziomie 8 miliardów 400 milionów złotych. To jest bardzo podobna sprzedaż do tego, co pokazywaliśmy rok temu, po pierwszym półroczu ubiegłego roku. Zysk operacyjny na poziomie non-IFRS 981 milionów, zysk netto non-IFRS blisko 260 milionów i zysk netto 235 milionów, o 2% wyższy niż raportowaliśmy po pierwszym półroczu ubiegłego roku. No myślę, że te liczby są najlepszym dowodem na to, że byliśmy skuteczni i że ten okres, który właśnie podsumowujemy, możemy uznać za udany. Konsekwentni jesteśmy w naszej strategii M&A-owej. Kolejne 7 spółek w tym roku dołączyło do naszej grupy. O tych spółkach troszeczkę później parę słów powiem. No i cieszymy się, bo mamy bardzo dobre perspektywy na kolejne półrocze i z optymizmem patrzymy na to, co będzie się działo do końca tego roku. Systematycznie budujemy nasz portfel zamówień. Dzisiaj w tych kursach stałych jest ono 7% wyższy niż pokazywaliśmy rok temu o tej samej porze. Moim zadaniem będzie taka jak zwykle krótka charakterystyka tego, co działo się biznesowo w naszej grupie i zacznę od tych segmentów geograficznych, w których działamy. Proszę popatrzeć na ten wykres kołowy, który pokazuje przychody z poszczególnych segmentów naszej grupy. Segment Polski, który stanowił mniej więcej 12% całych przychodów, wzrósł nam o 2%. Segment Asseco International około 25% pewnie procent całych przychodów. To jest segment, który urósł o 1%, tylko pamiętajmy, że tutaj już widoczny jest ten efekt różnic kursowych. Gdyby ten efekt zdjąć, to tutaj mielibyśmy wzrost o mniej więcej 8% naszego biznesu. No i Formula Systems oficjalnie raportujemy minus 3%, natomiast znowu wyłączając efekt różnic kursowych, tutaj byłoby plus 6% wzrostu sprzedaży w tych oryginalnych walutach, w których Formula raportuje. To, na co zwracamy uwagę, w segmencie Asseco Poland taka wyraźna dominacja Asseco Poland, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, bo Asseco Poland, spółka matka, zanotowała 5% wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu i tutaj najszybciej rosły nam segmenty finansowy i segment rozwiązań dla instytucji publicznych. I na to Państwa uwagę dzisiaj zwracamy. W segmencie Asseco International chcemy podkreślić bardzo dobre wyniki w segmencie płatności, czyli w tym naszym Paytenie, bo tak nazwaliśmy tą spółkę, która jest odpowiedzialna za ten obszar działania. Zresztą od wielu kwartałów to podkreślamy, bo rzeczywiście ta działalność bardzo dynamicznie rośnie. Zresztą wspieramy ją dodatkowymi akwizycjami, które zresztą również w tym roku miały miejsce.
No i cieszymy się ze wzrostu sprzedaży rozwiązań ERP. To też jest taka bardzo solidna noga naszej działalności, która z kwartału na kwartał dynamicznie rośnie. Tutaj przypomnę, to jest ta działalność, którą mamy pod szyldem Asseco Enterprise Solutions, która działa w kilku krajach, jakby integrując wszystko to, co dzieje się w Asseco w obrębie rozwiązań ERP. No i w Formuli Systems podkreślamy bardzo dobre półrocze Matrixa, najlepsze w całej historii. Mówię tutaj o tym, co osiągnęła ta spółka w oryginalnej walucie, czyli w szeklach. Przypominam, że Matrix to jest największa spółka informatyczna w Izraelu i to jest też największa część holdingu Formula Systems. No i cieszymy się tym, co dzieje się w Sapiensie, wzrost sprzedaży w dolarach, bo to jest ich raportowa waluta i cieszymy się, że już coraz większy udział, blisko 70% stanowią powtarzalne przychody generowane przez Sapiensa. Dla przypomnienia, Sapiens to jest jeden dzisiaj z liderów światowych, jeśli chodzi o rozwiązania dla sektora ubezpieczeń. Ten slajd Państwo dobrze znacie, to jest slajd, który udowadnia naszą dywersyfikację biznesu, czyli podział naszych przychodów ze względu na segmenty, w których działamy. Rozwiązania dla finansów to jest dzisiaj 32% całej sprzedaży, rozwiązania dla instytucji finansowych 20%, rozwiązanie ERP 9%, pozostałe rozwiązania informatyczne, w tym również telekomunikacja, to jest 17%. No i ta pozostała część, dość spora zresztą, ponad 20%, to jest infrastruktura i pozostała sprzedaż, to też w dalszym ciągu oczywiście w naszej sprzedaży występuje. Pokazujemy to po to, żeby właśnie sygnalizować i podkreślać naszą dywersyfikację. Dzisiaj nie zależymy od jakiegoś pojedynczego segmentu, w którym działamy. Ta sprzedaż jest dobrze rozłożona, dobrze zdywersyfikowana. Również nie zależymy dzisiaj od pojedynczych klientów, bo jak Państwo na dole slajdu widzicie, 10 największych klientów to jest około 11% przychodów całej grupy. Natomiast największy klient daje nam zaledwie 2% przychodów, więc nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek zależności, co myślę jest też bardzo dobrą informacją. No i krótka charakterystyka tych sektorów, w których działamy. Zacznę od rozwiązań dla finansów. Finanse tutaj mam na myśli bankowość, mam na myśli ubezpieczenia oraz pozostałe instytucje finansowe. Tutaj w całej grupie osiągnęliśmy sprzedaż blisko 2 miliardy 695 milionów złotych i to było o 2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pamiętajmy znowu o tych różnicach kursowych, gdyby je wyłączyć, tutaj te wzrosty byłyby dużo wyższe. Cieszymy się z dynamicznego wzrostu w Polsce, bo tutaj zanotowaliśmy plus 11% przy sprzedaży blisko 290 milionów. No i to zawdzięczamy przede wszystkim spółce Asseco Poland, która obsługuje sektor bankowy w Polsce. Tutaj cieszymy się, bo mamy bardzo taki zdrowy, stabilny strumień przychodów z naszych umów utrzymaniowych i umów rozwojowych. To jest dzisiaj blisko 40% całej sprzedaży dla tego segmentu, więc stosunkowo dużo. To jest też jakby dowód na bezpieczeństwo tego biznesu, który prowadzimy. No ale oczywiście co kwartał dodajemy nowych klientów, prowadzimy nowe projekty, które też w konsekwencji będą zwiększały ten strumień maintenance'owy. No i cieszymy się, bo bardzo dynamicznie wzrosła nam w tym półroczu sprzedaż oprogramowania dla firm leasingowych. To jest, przypomnę, działalność, którą mamy w spółce Asseco Data Systems. To może nie jest jakiś ogromny biznes tak nominalnie, natomiast cieszymy się, bo raz, że dynamicznie rośnie, a dwa, że pozyskujemy nowych klientów i to nie tylko w Polsce, ale również firmy leasingowe, które działają poza Polską. W Asseco International tutaj mieliśmy 3% wzrost sprzedaży, sprzedaż ponad 710 milionów złotych i tutaj podkreślę jeszcze raz dynamiczny wzrost przychodów właśnie w tym obszarze płatności, głównie w liniach e-commerce i przetwarzanie płatności kartami płatniczymi. No i Formula tutaj głównymi kontrybutorami do tej liczby, która wynosiła blisko 1 700 milionów złotych, jest Sapiens,
o którym już troszeczkę mówiłem, no i Matrix, który też obsługuje sporo podmiotów z sektora finansowego, głównie w Izraelu. Tutaj mówię o takich bankach jak Bank Hapoalim czy Bank Mizrahi. Przejdźmy do instytucji publicznych. Tutaj w całej grupie mamy 1,662 mld sprzedaży. To jest porównywalna sprzedaż do tego, co pokazywaliśmy rok temu. W Polsce plus 7% i to uważamy, że jest bardzo dobry wynik. To on się bierze przede wszystkim z realizacji dużych projektów dla administracji publicznej. Tu dla przypomnienia wymienię klientów, których obsługujemy. To jest ZUS, to jest ARiMR, to jest NFZ, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Pewnie jeszcze paru dałoby się wymienić. To są wieloletnie, długoterminowe projekty, umowy, które realizujemy. Tutaj w administracji publicznej mamy również służbę zdrowia, która, no, przypomnę, że w ubiegły rok miała rekordowo wysoki. Teraz ta sprzedaż jest troszeczkę niższa, ale to też ma związek z tym, że troszeczkę są wstrzymane te wszelkie dofinansowania dla szpitali. Myślę, że to się odblokuje z czasem i ten rynek znowu nam będzie dynamiczniej rósł. Waseco International, tutaj mamy 13% wzrost sprzedaży. Tutaj podkreślamy sektor utilities, czyli energetykę tak naprawdę, który jest zakwalifikowany do instytucji publicznej i to też po części wynika z akwizycji, którą zrobiliśmy właśnie w ASE, spółka, która robi i sprzedaje, czy produkuje i sprzedaje rozwiązania właśnie dla sektora energetycznego. No i cieszymy się, bo pomału odbijamy się, Państwu mówiliśmy przez też kilka kwartałów o sytuacji w publiku na Słowacji, w Republice Czeskiej. Tutaj cieszymy się, bo to się pomału odbudowuje i myślę, że ta sprzedaż będzie rosła w kolejnych kwartałach. No i na koniec Formula Systems, blisko 1 mld sprzedaży. Tutaj głównym kontrybutorem do tego jest Matrix, który, no, będąc największą spółką informatyczną w Izraelu, jakby w naturalny sposób obsługuje dużo instytucji właśnie z sektora publicznego. No i po części też Magic, który zarówno w Izraelu, jak i w Stanach współpracuje z instytucjami właśnie z tego sektora. Rozwiązania ERP. Tutaj mamy blisko 750 milionów sprzedaży, 3% wzrost w całej grupie. Proszę się nie martwić tym, co widzicie w Polsce, bo tutaj te liczby są w ogóle małe i pomijalne i właściwie dotyczą tylko jednej naszej działalności, czyli spółki Dalia Matic, która zajmuje się wdrażaniami i dostawą rozwiązań firm trzecich z obszaru ERP. Natomiast bardziej skoncentrowałbym się na tym, co dzieje się w Waseco International i w Formuli. Waseco International blisko 460 milionów sprzedaży, 5% wzrost. Wyłączając różnice kursowe, ten wzrost byłby oczywiście jeszcze bardziej dynamiczny i tutaj, no, cieszymy się właśnie z tego naszego holdingu zrzeszającego producentów ERP-ów ASEC-owych, holdingu, który działa w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i jeszcze w kilku, może troszeczkę mniej, ale również w kilku innych krajach. No i Formula Systems, blisko 260 milionów sprzedaży, tutaj głównie Matrix, który ma własne rozwiązania ERP-owe, plus też wdraża rozwiązania firm trzecich, głównie na rynku izraelskim. No i pozostałe rozwiązania IT, tutaj blisko 1 400 000 sprzedaży, 400 milionów złotych sprzedaży w całej grupie, 2% wzrost. W Polsce, można powiedzieć, jest płasko, ta sprzedaż 100 milionów, czy ponad 100 milionów, to jest wynik naszej działalności, po pierwsze w Asseco Data Systems, tutaj głównie mam na myśli nasze produkty i usługi związane z usługami zaufania, przepraszam, że to tak zabrzmiało, ale to taka jest prawda. No i tutaj również jest, tutaj zakwalifikowany jest projekt prowadzony dla Polkomtela, czyli współpraca z grupą cyfrowego Polsatu, czy dzisiaj nazwaną Polsat Plus. No i Formula Systems, tutaj mamy Matrixa,
oraz Magica, firmy, które prowadzą taką działalność, albo rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw, albo wręcz takie rozwiązania body leasingowe, tak to sobie nazywamy, czyli takie szeroko pojęte usługi informatyczne zarówno na rynku izraelskim, jak i na rynku amerykańskim, i to w sumie składa się na 1 260 000 000 przychodów właśnie z tego segmentu. Wspomniałem o akwizycjach i powiedziałem na początku, że 7 nowych spółek dołączyło w tym roku do naszej grupy. Prawda jest taka, że 3 z tych spółek dołączyły w pierwszym kwartale, czyli tym, który raportujemy, natomiast 4 pozostałe to są już akwizycje dokonane w trzecim kwartale, czyli po dacie końca tego okresu, który omawiamy, natomiast chcemy o nich powiedzieć i chcemy je przedstawić, bo myślę, że to są również ciekawe akwizycje, zwłaszcza ta jedna dokonana przez Asseco South Eastern Europe w obszarze paymentu, bo to jest kolejna spółka, która wzmacnia naszą działalność właśnie w tym obszarze. Tym razem poszliśmy w takie dość egzotyczne miejsce jak Indie czy Dubaj i tam zainwestowaliśmy. To był jeden właściciel, od niego kupiliśmy udziały w spółkach, które zajmują się właśnie tą działalnością. No, wierzymy w te rynki, bo to są rynki dynamicznie rosnące i mamy nadzieję, że one wzmocnią ten nasz obszar patentowy. Te akwizycje, które miały miejsce w pierwszym półroczu, to są wszystko akwizycje wykonane czy dokonane przez naszych kolegów z Izraela. Dwie spółki na rynku izraelskim, jedna na rynku amerykańskim. Państwo możecie o nich troszeczkę szerzej poczytać, czy z prezentacji, czy z raportu, który opublikowaliśmy. No i to był ostatni mój slajd, także oddaję głos Karolinie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja jak zwykle o finansach. Zaczniemy od spojrzenia troszkę niżej. Marek omówił bardzo dokładnie, co się działo na poziomie przychodów. No tutaj podkreślam, że konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu. Średnio ważony wzrost na przychodach to jest przez ostatnie 5 lat to jest 10% i podobny poziom, troszkę niższy 9% na tym, na czym zarabiamy najwięcej, czyli na programowaniu i usługach własnych. EBITDA no na IFRS 1 266 000 000, CAGR 9% i EBIT no na IFRS 981 000 000 i tutaj mamy CAGR 10%. Kończymy to półrocze z wynikiem netto no na IFRS 258 000 000, CAGR 6%, to jest wynik tego, że struktura kontrybucji była przez ostatnie lata taka z dokładnością do tego 2024 roku, ale też 2023 końcówki. Natomiast przypomnę, że wcześniej mieliśmy dużo bardziej dynamiczny wzrost w spółkach, które kontrybują do grupy mniejszym procentem, ponieważ tam jest po prostu mniejszy udział. Natomiast no, oczywiście mamy też w wynikach tegorocznych dług, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o to, skąd się biorą liczby w rachunku wyników w porównaniu do tego, co pokazywaliśmy w analogicznym okresie 2023 roku. No to jak spojrzymy sobie na przychody ze sprzedaży, to o czym wspomniał już Marek, bardzo istotny efekt ujemny wynikający z takiego rachunkowego przeliczenia naszych przychodów. Silna złotówka półrocze do półrocza powoduje, że z tego rachunku wyników wycieka nam ponad 600 000 000 zł przychodów. Natomiast jest to efekt czysto rachunkowy, taki kalkulacyjny. Jeśli chodzi o to, ile urośliśmy organicznie w tym półroczu w porównaniu do poprzedniego, to jest ponad 400 000 000. No i cieszy nas też akwizycyjny wzrost przychodów, bo to jest ponad 100 000 000. I to wszystko powoduje, że raportujemy
8 miliardów, prawie 400 milionów przychodów. Analogiczne uzgodnienie na poziomie zysku z działalności operacyjnej na IFRS wygląda tak, że wychodząc od tego, co raportowaliśmy w 2023 roku, trzeba wziąć pod uwagę znowu efekt kursów walut, ujemny, prawie 64 miliony. Przypomnę, że w Q1 sprzedaliśmy z zyskiem nieruchomość w segmencie Asseco Poland. Na tej sprzedaży zaksięgowaliśmy wynik dodatni plus 14 milionów, to jest one-off, o którym chcemy transparentnie przypominać. Organicznie do wyników półrocza dorzucamy 31 milionów i z akwizycji 17 milionów na poziomie zysku z działalności operacyjnej na IFRS. No tu myślę, że warto zwrócić uwagę, że te akwizycje były dobrej jakości, no bo z tych 100 milionów przychodów 17 milionów w zysku z działalności operacyjnej w pierwszym roku wydaje się bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o zysk netto, to za poprzednie półrocze pokazywaliśmy 260 milionów. No i tutaj właśnie wspomniany wcześniej kredyt. Pamiętamy, że w Q3, końcówką Q3 2023 roku zaciągnęliśmy dług. Ten dług powoduje, że nasz rachunek wyników w skali roku obciążony z kwotą mniej więcej 60 milionów złotych odsetek. Pierwsze półrocze to te prawie 29,3 miliona złotych wpływu odsetek z tytułu zadłużenia Asseco Poland. Na poziomie netto oczywiście jest też ten wpływ ze sprzedaży nieruchomości plus 11 milionów po podatku. No i kontrybucja organiczna spółek to jest prawie 16 milionów. Co w rezultacie daje nam 258 milionów zysku netto za to pierwsze półrocze 2024 roku. Jak spojrzymy na całościowy obrazek rachunku wyników, no to pokazujemy oczywiście wyniki w walutach raportowych, natomiast od poprzedniego kwartału po prawej stronie slajdu można zobaczyć skalę wzrostów na odpowiednich poziomach wyników z wyłączeniem efektu różnic kursowych, żeby gdzieś tam złapać obrazek biznesu właśnie bez tego rachunkowego efektu. No to, co podkreślaliśmy, to praca nad rentownością. Zwracam uwagę tutaj, że rentowność EBITDA ponad 15% w tym pierwszym półroczu wydaje się przyzwoita. Rentowność zysku z działalności operacyjnej na IFRS 11,7. No tutaj też staramy się mocno na tym poziomie tego wskaźnika pilnować. Bez specjalnego wpływu, powiedziałabym, zdarzeń jednorazowych, ani w tym, ani w poprzednim półroczu, jeśli chodzi o tematy związane z M&A-ami, troszkę spada wpływ tych rachunkowych, powiedziałabym, korekt dotyczących PPA-ów i płatności w formie akcji, czyli tych share-based payment. To powoduje, że zysk z działalności operacyjnej też na przyzwoitej rentowności 9,8%, także tu jesteśmy mocno zadowoleni. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poniżej zysku operacyjnego, no to wynik na odsetkach, tutaj dynamika, powiedziałabym, pewnie mniejsza niż oczekiwana, a to z tego powodu, że formuła schodzi z zadłużenia i to, że w Asseco Poland mamy wyższy koszt odsetkowy, jest gdzieś tam kompensowane tym, że no w formuli ten efekt jest niższy. Mamy nadal wpływ hiperinflacji z gospodarki tureckiej w ASE. W tym półroczu to jest prawie 16 milionów, 15,6. Efektywne opodatkowanie zgodne z przewidywaniami 21,6%. I to wszystko, tak jak już wspominaliśmy, daje nam zysk netto na poziomie na IFRS 258 milionów i taki raportowy IFRS-owy 235 milionów i 2% wzrostu okres do okresu. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w spółkach zależnych, to Marek to omówił, natomiast tutaj jest taki podział na największe jednostki, które w naszej grupie się znajdują. Bardzo nas cieszy
poprawa wyniku operacyjnego, szczególnie w Asseco Poland. Tu wspominaliśmy o tym, że bardzo dobre półrocze bankowości i finansów i bardzo dobre półrocze administracji publicznej. Troszkę gorsze, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, ale tu się nie ma czym martwić. Trzeba pamiętać o tym, że my cały czas jesteśmy w toku prac nad tematami, zwłaszcza w energetyce, gdzie dostosowujemy nasze oprogramowanie do wymogów CSIRE, natomiast jeszcze nas czeka podpisanie umów. Mamy nadzieję, te umowy są negocjowane i tak naprawdę my zarachowaliśmy koszty związane z produkcją tego oprogramowania już do rachunku wyników, natomiast na przychody trzeba będzie poczekać. Stąd te gorsze dynamiki, gorsze wyniki segmentu przedsiębiorstw nas na ten moment nie martwią. Czujemy, że w ciągu roku czy 12 najbliższych miesięcy to będą efekty, które będą do nadrobienia. Troszkę gorsze wyniki Asseco Data Systems, tutaj dłuższe wydłużone harmonogramy, jeśli chodzi o projekty głównie z segmentu Smart City, o tym zadecydowały, więc też ujęte to w wynikach tego pierwszego półrocza, stąd ten zysk operacyjny niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pozostałych spółkach powiedziałabym, że bardzo podobne trendy jak w całym ubiegłym roku, czyli bardzo dobre wyniki Asseco Cloud, GSTN, Novum, natomiast takie około zero, jeśli chodzi o spółkę Daliamatic i jeszcze pod jakąś presją wyniki spółki Komcert, natomiast rok do roku i tak widzimy tutaj poprawę, 14 milionów kontrybucji z tych mniejszych spółek do segmentu Asseco Poland. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to Matrix IT to jest rekordowy kwartał znowu w wydaniu tej spółki. Dużo dodatkowej sprzedaży na dobrej rentowności do segmentu publicznego zwłaszcza. Spółka Magic w dolarach troszkę gorsze wyniki rok do roku. Przypomnę, że oni w Q3 ubiegłego roku stracili dużego klienta w Stanach i cały czas są na ścieżce dochodzenia takiego nadrabiania tego efektu innymi tematami. To jest, jeśli patrzymy w takim ciągu czasowym, Q4, Q1, Q2 poprawiają te wyniki, natomiast jeszcze w takim ujęciu półrocze do półrocza, to jeszcze mamy tu coś do nadrobienia. W Sapiensie z kolei trzymana rentowność bardzo. Bardzo dobre wyniki zarówno w Stanach, jak i w Europie. I w pozostałych spółkach troszkę gorzej. Tu trzeba pamiętać o tym, że właściwie jedyna spółka, która tak naprawdę odczuwa efekty sytuacji geopolitycznej, to jest taka spółka, którą nabyliśmy 2 lata temu. Zapis, stąd troszkę gorsza kontrybucja na poziomie zysku operacyjnego. To, co cieszy, to poprawa wyników w segmencie Asseco International, tu głównie właśnie na rynku środkowoeuropejskim. Mamy bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o wyniki w Czechach, pewną stabilizację z taką dodatnią perspektywą, jeśli chodzi o Słowację, i bardzo rzetelne, porządne wyniki z tego segmentu ERP. Jeśli chodzi o rynek południowo-wschodniej Europy, nasze ASE, Bałkany, tutaj bardzo dobra sytuacja w paymencie, natomiast fakt, że zysk operacyjny rok do roku trochę gorszy, wynika między innymi z faktu ujęcia też takiego one-offa, 1 700 000 euro zarachowane jako rezerwa na stratę na jednym projekcie w spółce, powiedziałabym świeżo przejętej, relatywnie świeżo przejętej, bo pewnie ta spółka jest z nami troszkę ponad rok. W związku z tym tutaj też na tym projekcie jakieś tam wyzwania i ujęta rezerwa na stratę w samym Q2. Na rynku zachodnioeuropejskim sytuacja stabilna, choć tutaj również zarachowane prawie 3 miliony złotych rezerwy na należności, tu głównie z Asseco PST. My mamy takie bardzo konserwatywne podejście do tego tematu. Wydaje się, że w dłuższej perspektywie czasowej
te należności, będziemy o nie oczywiście walczyć, natomiast no, rzetelność nakazuje ujęcie takiego odpisu i to też zrobiliśmy. Także tak wygląda sytuacja po regionach. Cieszy nas solidny cash flow. W takim ujęciu ostatnie 12 miesięcy mamy 117% skeszowanego EBIT-u na poziomie całej grupy. W segmencie Formula System 107, w International 109 i w segmencie Asseco Poland 174. Ja mówiłam o tym zwłaszcza na konferencji końcoworocznej, że ten cash flow do segmentu Asseco Poland popłynie głównie z segmentu publicznego właśnie w Q2 i trochę jeszcze w Q3 i to się właśnie stało. Jak popatrzymy na samo Q2, bo wiem, że w notkach analitycznych to się gdzieś tam pojawiało, to mamy właśnie dużo lepszą sytuację cash flowową w samym segmencie Asseco Poland, a troszkę gorszą w segmencie Formula Systems. Natomiast jeśli chodzi o Asseco International, to jest, powiedziałabym, Q2 do Q2 bardzo porównywalnie. No i rzut oka na bilans. Powiedziałabym, że stabilna sytuacja płynnościowa, cały czas monitorujemy podstawowe KPI-e związane z gotówką netto i zadłużeniem. Tu jesteśmy po bardzo bezpiecznej stronie zgodnie z przewidywaniami. Pokazujemy Państwu od jakiegoś czasu też ujęcie proporcjonalne. Tutaj na slajdzie przypomnę, że pokazujemy od samej góry spółki wszystkie konsolidowane efektywnie posiadanym udziałem. Podobne trendy jak na całym rachunku wyników. Tutaj mamy mniejszy wpływ różnic kursowych, stąd już w tych walutach, w złotych polskich mamy wzrost, a nie spadki. Natomiast z wyłączeniem różnic kursowych też podobne wartości, podobne dynamiki, plus 6% wzrostu na przychodach ze sprzedaży, plus 10% na zysku z działalności operacyjnej no na IFRS. Ten kontrybuowany zysk operacyjny no na IFRS 348 prawie milionów. Bardzo analogiczne liczby, jeśli chodzi o rentowności. No i również na Państwa prośbę, sytuacja bilansowa też w ujęciu proporcjonalnym. No tutaj widać, że pojawiło się to zadłużenie w segmencie Asseco Poland. Natomiast ono jest stabilnie obsługiwane i powiedziałabym bez większych wyzwań. No i ostatnia informacja ode mnie. To portfel zamówień w kursach stałych na poziomie grupy plus 7%, zakontraktowane usługi i oprogramowanie własne ponad 13 miliardów złotych. Odpowiednio na segmentach plus 9% w Asseco Poland. Tutaj dwucyfrowe wzrosty w segmencie administracji publicznej głównie. Jeśli chodzi o segment Asseco International, plus 10%, bardzo proporcjonalnie rozłożone to między Europę Środkową i Europę Południowo-Wschodnią. No i segment Formula Systems plus 6%. To tyle od nas. Bardzo dziękuję Karolina i Marek za bardzo dobre informacje i przejdziemy teraz do pytań Państwa. Także prosimy zadawać nam te pytania na panelu z pytaniami. Mamy pierwsze pytanie. Jaki udział mają w Asseco Poland, w ACP, przychody oparte na sztucznej inteligencji? O ile one rosną rok do roku? W których obszarach finanse, administracja, przemysł są one głównie generowane? Artur, ty się znasz na jaju najlepiej. Czyli ja mógłbym powiedzieć, że większość naszych przychodów, a nawet 100% jest generowanych przez Human Intelligence, a jeszcze nie przez Artificial Intelligence. Natomiast oczywiście mamy wiele inicjatyw, w których sztuczną inteligencję wykorzystujemy. Nie są to przychody, nie są to jeszcze kwoty i nie są to przychody, które możemy zidentyfikować. Natomiast przede wszystkim to są to inicjatywy, które są nastawione z jednej strony na
poprawę efektywności naszego działania, czyli automatyzacja pewnych procesów zbierania informacji, tworzenia kodów, jak z drugiej strony również na wykorzystaniu pewnych narzędzi w produktach, które przedstawiamy dla klientów. Natomiast nie jest to jeszcze na takim poziomie, żebyśmy to identyfikowali jako osobną kategorię, którą byśmy mogli pokazywać. Natomiast wierzymy w to, że na pewno w ramach rozwoju tego trendu i takich możliwości narzędzi będziemy mogli o tym w przyszłości rozmawiać. Natomiast jest dużo takich inicjatyw. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powołania specjalnej osoby i zespołu, który się zajmuje rozwojem i taką koordynacją prac związanych z sztuczną inteligencją w ramach Asseco Poland, Asseco w Polsce, jak również i całej grupy. Także mam nadzieję, że będziemy mogli przy następnych spotkaniach coś więcej na ten temat powiedzieć i się podzielić już takimi informacjami konkretnymi, w jaki sposób to wpływa na nasze wyniki. Dobrze, kolejne pytanie. Dzień dobry, pytanie o akcje własne. Wydaje się, że priorytetem zarządu jest sprzedaż akcji nabytych w ramach SBB lub chociaż ich części. Biorąc pod uwagę aktualne dynamiki zysków i raczej dobre perspektywy na kolejne lata w ramach publika, środki unijne, czy nie uważają Państwo, że umorzenie akcji mogłoby wykreować najwięcej wartości dla akcjonariuszy? Wydaje mi się, że teza zawarta w tym pytaniu, że priorytetem jest sprzedaż, nie do końca jest prawdziwa. Priorytetem jest wartość dla akcjonariuszy i zabezpieczenie interesu naszych akcjonariuszy. W związku z tym my dzisiaj nie mówimy o tym, że na pewno będziemy sprzedawać akcje. Obserwujemy bacznie sytuację na rynku kapitałowym i na pewno decyzję, którą podejmiemy, a dzisiaj takiej decyzji jeszcze nie ma, będziemy podejmować właśnie w kontekście tego, co będzie najlepsze dla naszych akcjonariuszy. My z dużym spokojem patrzymy na to zadłużenie, które zaciągnęliśmy. Przypomnę, że prezes na konferencji końcoworocznej mówił o tym, że umorzenie jest równie prawdopodobnym scenariuszem, także polemizowałabym z tą tezą z pytania. Kolejne pytanie. Could you please explain the 6% year-on-year second quarter revenue decline in Asseco Poland segment, despite indicated 10% growth financial year 2024 order backlog? Mam odpowiedzieć po angielsku, po polsku? Po polsku, okay. Tak. Powiedziałabym tak, to jest efekt punktowy i nie skupiałabym się bardzo, my nie patrzymy wycinkowo na kwartały. Ten spadek przychodów w samym drugim kwartale pochodzi z Asseco Poland, czyli ze spółki matki i w części z Asseco Data Systems. Natomiast i powiedziałabym porówno, jeśli chodzi o te segmenty finanse i bankowość i public. Natomiast mówię, czasami to jest tak, że to są efekty punktowe, dlatego ja bym się tutaj nie znęcała nad tymi liczbami za bardzo. Podtrzymujemy, że całe półrocze i perspektywa całoroczna zwłaszcza dla Asseco Poland, jeżeli chodzi o przychody i backlog, jest pozytywna i tak na to patrzymy. Kolejne pytanie. Asseco Poland, patrząc na drugą połowę roku, czy można spodziewać się wzrostu zysku netto druga połowa tego roku versus druga połowa zeszłego roku? To pytanie o jakim zysku netto mówimy, wiem, że jest jeden, ale pamiętajmy o tym, że w pierwsze półrocze tego roku to jest, bo nie wiem, czy mówimy o z dywidendami, czy bez dywidend, w tym pierwszym półroczu mieliśmy więcej przychodów z dywidend ujętych niż w poprzednim półroczu, natomiast te przychody powinny być w ogóle rok do roku gdzieś tam mniej więcej porównywalne, jeśli chodzi o skalę. Natomiast przypomnę, że w
poprzednie półrocze, czyli 2023, to tak naprawdę wpływ kosztów zadłużenia, jak mówimy o zysku netto, to jest 15-16 milionów, natomiast teraz to będzie 30 milionów. Pewnie będziemy pracować nad tym, żeby gdzieś tę lukę zasypać. Patrzę tu z jakąś nadzieją właśnie na tematy w segmencie przedsiębiorstw. Natomiast pamiętajmy o tym, że to tak naprawdę nie są do końca porównywalne okresy. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Kiedy spodziewać się decyzji o sprzedaży bądź umorzeniu akcji własnych? Jakie kryteria zarząd bierze pod uwagę, decydując o momencie i sposobie rozwiązania tej kwestii? Myślę, że nie jesteśmy gotowi, żeby podać specyficzną datę. No, cały czas patrzymy, tak jak powiedziałam, na to, co się dzieje na rynku kapitałowym, i to w dwóch perspektywach. Po pierwsze, na to, co się dzieje z wyceną samego Asseco Poland. No, tutaj sytuacja się bardzo poprawiła ostatnio. No, a po drugie, generalnie, jakie mamy trendy, jakie transakcje się odbywają i tak dalej. Mocno pracujemy nad tym, żeby poprawić rozpoznawalność i zrozumienie naszej spółki u zagranicznych inwestorów, i ten proces chwilkę jeszcze zajmie. I to tak czy owak jest proces, który da wartość obecnym akcjonariuszom, nieważne, czy podejmiemy decyzję o tym, żeby akcję umorzyć czy sprzedać. Myślę, że jeszcze będziemy potrzebować, powiedziałbym, perspektywy paru miesięcy. Dziękuję bardzo. Nie mamy więcej obecnie pytań. Czy mamy pytania jakieś na sali? Nie mamy pytań też również na sali. Czekamy jeszcze na ewentualne pytania, jeżeli ktoś by nam zadał. Jeszcze jest taka możliwość. Chyba wyczerpaliśmy wszystkie informacje i wszystko było na tyle jasne, że nie mamy więcej pytań od Państwa. Skoro nie ma pytań, to oczywiście, gdyby się coś pojawiło jeszcze, jakieś pytania dodatkowe, które by Państwo chcieli nam zadać lub się skontaktować, to zawsze zapraszamy do naszego działu relacji inwestorskich i zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Widzimy się z Państwem na kolejnym spotkaniu poświęconym wynikom po 3 kwartałach tego roku i zapraszamy już dzisiaj na te spotkanie. Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszej konferencji i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia.